Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca. Będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne. Bardzo adekwatne. Nic się nie stało teraz, nic się nie stanie 12 lipca. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się, idźmy na wybory. To jest ważne, żeby móc kontynuować tę sprawiedliwą linię rozwoju. Użyjemy teraz, o, nie wiem czy to dobrze widać, to jest ten aerozol, który wydzielamy, prawda? I to jest taka, to jest, my zarażamy się drogą kropelkową, ale jak widzicie państwo, dzisiaj jest duże wiatrzysko, drogą także powietrzną. Jeżeli używamy takiej przyłbicy, to zwróćcie państwo uwagę, że część zostaje, ale ten bioreazol też się przenosi wszędzie. Teraz spróbujmy czegoś innego. Tego, czego no mniej polecamy, dlatego, bo to jest co prawda maska, ale jest tylko maską bawełnianą, taką pojedynczą. Ten bioaerozol jest też wszędzie. Profesorze, dobrze, czyli co? Najpierw pana zdaniem szkoły, a później restauracje, siłownie, nie wiem, nie rozumiem. To proszę. Pan, no nie wiem, czy się wszyscy do tych siłowni biernych przyczepili. Nie wiem, bo młodzi silni chcą się sportować. Ale jeżeli ktoś uprawia sport, to wiadomo, że może uprawiać na świeżym powietrzu, kupić sobie handlę za parę groszy w domu i poćwiczyć. No. To jest tylko problem pieniędzy, które tracą siłownie, no ale no, jest jakiś program pomocy dla tych ludzi, on przyjmie. Bo wszyscy się na to w gruncie rzeczy składamy. Jest teraz liwo się. To już zawodowe, no mam pieniądze. Ale wie pan, że we Włoszech brakuje maseczek, a w Polsce w internecie sprzedaje się je jako antywirusowe. Pomagają? Ale nie wiem właśnie, czy też doustnie, czy na ręce. Maseczkę, już niech się pan nie wygłupia. Takie maseczki zakrywające, takie nie pomagają. No one nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem. One nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Dlatego... Naprawdę nie pomagają? Naprawdę nie pomagają. Co ludzie je noszą? Nie wiem. Kolejny element to są żłobki i przedszkola. Niestety tutaj też analizowaliśmy sytuację. Nie mamy co prawda dużego przyrostu zachorowań, ale jednak związana z tym mobilność i kwestia zgaszenia i wciskania tego hamulca awaryjnego przekonują nas do tego, żeby przedszkola i żłobki zostały zamknięte. Z jednym wyjątkiem, który dotyczy medyków i służb porządkowych, między innymi żołnierzy, funkcjonariuszy policji czy straży pożarnej, ale przede wszystkim personelu medycznego, dla którego opieka nad dziećmi ma zostać zapewniona po to właśnie, żeby nie odciągać młodych, szczególnie lekarzy od pracy w szpitalach i walce z COVID-em.